Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w ulubieńcach września. Pokażę Wam kilka kosmetyków, które naprawdę z miłą chęcią używałam w tym miesiącu, szczególnie do makijażu to będą produkty, ponieważ i produkty ogólnie wysokopółkowe, ponieważ na tym kanale skupiam się tylko właśnie na kosmetykach troszeczkę droższych. Natomiast na moim drugim kanale, który się nazywa Tanie Testowanie, będziecie mogły znaleźć ulubieńców drogeryjnych, ulubieńców również z pielęgnacji, troszeczkę tańszych, które również w tym miesiącu z miłą chęcią używałam. Także zapraszam Was od razu na tamten filmik. Nie wiem, od czego zacząć. Mam tutaj właśnie tylko kosmetyki takie do makijażu, które uwielbiałam używać w tym miesiącu. Może zacznę od kosmetyku, który trzymam w dłoni. Jest to podkład. Podkład z Chanel Le Beige w kolorze N21. Ja ten podkład mam już ponad miesiąc. Używam go naprawdę z miłą chęcią, ponieważ on wygląda niezmiernie naturalnie na twarzy. Trzyma się cały dzień. Ja nawet nie muszę go pudrować. To jest jeden z nielicznych podkładów, które w przeciągu dnia on się po prostu nie zmienia na twarzy. Wygląda praktycznie identycznie. Ani się nie przetłuszcza, praktycznie też nie schodzi ze skóry, ponieważ on się bardzo fajnie tak przyczepia do twarzy. Jest bardzo delikatny, jest nawilżający, ale nie ma w nim takiej niczego tłustego. Nie ma też w nim satynowości, nie ma satyny. On jest taki, moim zdaniem to jest wykończenie takie naprawdę bardzo naturalne, połączenie właśnie podkładu naturalnego, podkładu nawilżającego oraz matowego, ponieważ on właśnie zostawia taki delikatny, subtelny mat na twarzy, ale bez żadnej satyny. To jest takie dziwne wykończenie, ale przepięknie wygląda. On przede wszystkim, to mi się co w nim bardzo podoba, to to, że on bardzo ładnie chowa pory. Dzięki temu, że te pory są schowane, ten podkład wygląda bardzo delikatnie na twarzy, tak jakbyśmy praktycznie nic na sobie nie miały. Daje wygładzenie mocne skóry. Dzięki temu właśnie nasza skóra wygląda dużo młodziej. Po prostu dzięki temu, że te pory są schowane, twarz wygląda od razu na taką delikatniejszą, lżejszą, bardziej młodszą, taką, nie wiem, ciężko mi dopisać to zjawisko, ale naprawdę przepięknie wygląda na twarzy. To nie jest jeden z tych podkładów, które są właśnie takie typowo nawilżające, mocno rozświetlające, ani nic takiego. On jest po prostu bardziej takie w połączeniu właśnie naturalnego wykończenia z matowym. Trzyma się świetnie, nie muszę go pudrować. Jest jeden z nielicznych podkładów, który przez cały dzień wygląda praktycznie identycznie na twarzy. On się może troszeczkę pod koniec tam gdzieś zaczyna błyszczeć, ale bardzo delikatnie. Nie ciastkuje się na twarzy, nie waży się na twarzy, zastyga na skórze. Troszeczkę czuć to zastyganie, ale dzięki temu właśnie trzyma się bardzo długo na twarzy ten podkład. I jest właśnie taki lekki. Jest lekki, zakrywa pory, dzięki temu nasza skóra wygląda na taką lekką. Ten makijaż wygląda tak lekko po prostu, ta skóra wygląda na młodszą. Bardzo mi się podoba, bardzo dobry podkład. Zawiera tutaj SPF 25 PA z dwoma plusami. Kolor, jak ja mam, to jest N21 i to jest odcień jasny, bardzo jaśniutki beżyk z żółtymi podtonami, które pięknie niwelują jakieś zaczerwienienia na skórze. I nie wykończenie, tylko krycie jest moim zdaniem takie nawet powyżej średniego. Ja w tym momencie tutaj na nieskonałościach mam tylko i wyłącznie ten podkład. Mam nałożoną jedną warstwę, taką normalną na skórę i w niektórych miejscach troszeczkę go dołożyłam. Także świetny podkład, naprawdę. Bardzo serdecznie Wam polecam. To jest podkład moim zdaniem taki uniwersalny dla każdego praktycznie typu cery. I też co mnie zadziwia, to to, że on nie podkreśla absolutnie suchych skórek. Absolutnie. Choć wydawało mi się na początku, że będzie to robił, ponieważ on jest taki fajnie matujący lekko, ale nie podkreśla nic. Także jestem naprawdę w szoku. Podkład, który moim zdaniem powinien bardziej rozświetlać, powinien być lepszy dla cery suchej, Giorgio Armani Luminous Silk, tamten już bardziej podkreśla suche skórki niż ten. Także jestem w ogromnym szoku i poza tym przepięknie pachnie, ma pompkę, zapach jest cudowny i wyczuwalny na twarzy przez przynajmniej godzinkę od nałożenia, ale jest bardzo ładny, także to jest mój ulubiony podkład na tą chwilę. Pierwszy kosmetyk. Mam tych kosmetyków niewiele, więc mogę się troszeczkę porozwodzić nad każdym z nich, ponieważ wybrałam kosmetyki tylko i wyłącznie te, które naprawdę zachwyciły mnie. Czymś mnie zachwyciły po prostu. Nie jakieś takie, wiecie, że używałam cały miesiąc i są takie fajne, ale coś mi tam w nimi pasuje, tylko kosmetyki, które naprawdę, naprawdę z miłą chęcią używałam. Więc kolejną rzeczą, cienie, które mam na powiekach, to są cienie te. To jest paletka z Becky. Ta w takich niby różowych podtonach, bo tam są dwie paletki. Jedna ma
beżowe, brązowawo-beżowe odcienie, a druga jest właśnie taka fioletowo różowo, to jest takie, kurczę, ciężkie do pisania cienie, ponieważ ten na przykład, co tutaj mam, to jest bardzo ciepły brąz, taki prawie, że rudawy. To jest brąz z fioletem. Tutaj mamy też brązowo-fioletowy kolor. Tu mamy taki beżowo-lekko różowawy, a tu jest czysty beż. Także to nie jest jakaś różowa paleta wcale. Cienie są świetne. To cienie to są przede wszystkim, one nie mają jakiejś, nie wiem, wybujałej pigmentacji. To są cienie idealne na co dzień, którymi sobie krzywdy nie zrobimy absolutnie. Można nałożyć, jeżeli coś tam nie wyjdzie, nawet palce można je delikatnie przetrzeć i wygląda to wszystko świetnie. Pigmentacja jest po prostu taka wyważona, idealna na co dzień. Jeżeli lubicie bardzo mocno pigmentowane cienie, takie konkretne, to nie będziecie zniezadowolone, ale jeżeli chcecie cienie, które na co dzień będą Wam świetnie służyły, ponieważ one świetnie się nakładają, przepięknie się razem ze sobą blendują, trzymają się cały dzień, nie wchodzą w załamania, można je na każdą bazę, zresztą zależy też na jaką bazę nałożymy te cienie, one mają troszeczkę większą pigmentację jakby, ale pigmentacja najniżej, jaka może być, jest po prostu taka idealna na co dzień po prostu. One nie są źle napigmentowane, ja różne opinie na temat tych paletek słyszałam, ja jestem z nich bardzo zadowolona, znaczy z niej, bo mam tylko tą. Bardzo je lubię, cienie bardzo mi odpowiadają, ponieważ one stworzą efekt na powiece takiego przydymienia, bardzo seksownego makijażu mogą stworzyć. Szczególnie mi się podoba bardzo ten cień. Ten nałożony na całą powiekę daje właśnie efekt takiego smoki, lekko brązowo-fioletowego, ale z takim czymś przybrudzonym. Bardzo ładnie wygląda na powiece, naprawdę, i daje efekt takiego seksownego, ładnego oka. Bardzo mi się podobają te cienie, naprawdę. I wykończenie to jest taka satynka po prostu. Tutaj nie ma żadnej perły, nie są też kompletnie matowe te cienie, one mają taką satynową po prostu poświatę, bardzo delikatną. Bardzo lubię je, naprawdę. W tym miesiącu mi się świetnie sprawdziły. One się troszeczkę sypią, ale tylko i wyłącznie w opakowaniu. I nawet możecie to zobaczyć, że opakowanie jest lekko takie przybrudzone właśnie tymi cieniami. Jak się nakłada na pędzelek, to faktycznie się trochę sypią, ale już tutaj na powiekę, znaczy... Ale już jak się je nakłada na powiekę, to się nie obsypują na policzki. Także bardzo dobrze mi się sprawdziła. Szybkie makijaże można nią wykonać. Bardzo dobre cienie. Uważam, że naprawdę jest świetna na co dzień ta paletka. I zawiera wszystko. I cień właśnie jasny taki, do rozcierania, na przykład załamanie powieki. Na załamanie powieki, na całą powiekę mamy tutaj te cienie. Ten najczęściej nakładam na dolną powiekę na przykład, a ten w kąciku zewnętrznym. Można też na przykład linię rzęs nie przyciemnić. Także uniwersalna paletka, bardzo fajna na co dzień. Teraz mam puder, kolejną rzecz z Becky. Jest to puder, który daje efekt tej złotej godziny na twarzy, czyli daje po prostu takie zmiękczenie rys, wygładzenie całej skóry, odbicie przepiękne światła, że ta cera wygląda tak przepięknie po prostu. Coś jest w tym pudrze, że naprawdę bardzo ładnie wygląda, ale mi się najbardziej w nim podoba to, że on nie daje pustego, płaskiego matu. To jest puder, który jest dość ciemny i on zostawia faktycznie taki złotawy odcień na twarzy. Ale fajnie się sprawdza, na przykład jeżeli macie podkład, który jest w różowych tonach, jak nałożycie sobie tego pudru troszeczkę na wierzch, to ociepli Wam tu cały makijaż. Ja go najczęściej nie używam tutaj na środek twarzy, ponieważ środek twarzy chcę rozjaśnić. Używam tutaj innego pudru, natomiast nakładam go na same zewnętrzne krawędzie mojej skóry i on naprawdę daje efekt takiego pięknego rozmycia, takiego jakby lekkiego bronzera na twarzy. I daje właśnie efekt rozświetlenia. On nie jest matowym pudrem. Daje właśnie takiego życia, takiego zdrowia na skórze. I jest, można powiedzieć, że troszeczkę matuje, ale tak bardzo, bardzo subtelnie, delikatnie. Bardziej jest to puder po prostu taki rozświetlający, ale nie jest to żadna dyskoteka. Także tutaj żadnego jakiegoś mega błysku nie ujrzymy. Ja mam go w tym momencie właśnie tutaj omiecione po prostu zewnętrzne części krawędzie mojej skóry. Bardzo ładnie wygląda, jest bardzo mało widoczny na twarzy. Nie jest to puder, który jest niewidoczny na skórze, absolutnie. Ja też nie nakładam go tutaj, ponieważ on troszeczkę jednak przyciemnia tą skórę, więc wolę go nałożyć tak, jakbym delikatnie ocieplała swoją skórę, dawała takiego lekkiego bronzera. Naprawdę lubię ten puder. Nie jest to oczywiście jakiś must have, ale naprawdę z miłą chęcią go używałam w tym miesiącu. Bardzo go polubiłam, używam go codziennie, także też mogę serdecznie Wam go polecić.
Jeśli macie ciemniejszą karnację, to możecie również nałożyć go na całą twarz, na środek również. On daje właśnie takie odbicie bardzo ładne światła. Nie będę się powtarzać, ale naprawdę bardzo dobry puder. Kolejny jest korektor z NYXa tym razem. Bardzo mi służą, bardzo lubię korektory, które są w takiej formie, czyli z aplikatorami, bo mi się świetnie to używa po prostu pod oczami. Bardzo fajny korektor, ponieważ ten kolor mi się bardzo podoba. On jest fajny pod cienie, znaczy żeby niwelować cienie pod oczami, ponieważ on jest taki lekko różowawy, łososiowawy taki, ale to jest bardziej beż, ale z taką właśnie podtonem różowym. To jest kolor CW02 Fair i to jest korektor, który ma fajne krycie, naprawdę bardzo ładnie kryje, który ładnie wygląda pod oczami, nie jest ciężki. Jeżeli go dużo nałożymy pod oczy, to oczywiście będzie to ciężko wyglądało, może Wam powchodzić załamania, ale jak tak nałożymy go normalnie, przyklepiemy go jeszcze beauty blenderem czy jakąś tam gąbeczką, wygląda świetnie, trzyma się cały dzień, jest niedrogi, to przede wszystkim, może powinnam go na drugim kanale pokazać, ale on jest w Douglasie dostępny, także to jest taki perfumeryjny, można powiedzieć, kosmetyk. I ten kolor jest bardzo ładny, ponieważ jest właśnie rozświetlający, rozjaśnia tą okolicę tutaj pod oczami, ładnie kryje, długo się trzyma, świetny, nie ma żadnych drobinek. Kolejny mam tusz do rzęs, który również mam na oczach, to jest co prawda miniaturka, ale chociaż nie wiem, czy mi się skusiła na pełnowymiarowe opakowanie. Mówię Wam to dlatego, ponieważ na początku jak go używałam, w ogóle mi się nie sprawdził, absolutnie, był po prostu za rzadki. Ale potrzymałam go chwilkę, ja już go mam ze 2 miesiące w swojej kosmetyczce i teraz sprawdza mi się genialnie po prostu, pięknie wydłuża rzęsy, pogrubia, przede wszystkim daje taką firankę na rzęsach, nie stwarza żadnych pajęczych nóżek, nic takiego, można go dokładać, stopniować warstwy, także ja jestem z niego zadowolona, ale moim zdaniem tusz, który kosztuje te 160 zł, chyba on tyle kosztuje, dziewczyny, powinien od samego początku być świetny. Natomiast używałam go, bardzo dobrze mi się teraz sprawdza, po tym czasie właśnie cieszę się, że mam próbkę, mam miniaturkę tego tuszu. Także jeżeli macie ochotę, możecie sobie go sprawdzić, ponieważ naprawdę bardzo dobrze wygląda na rzęsach i moim zdaniem, ponieważ mam porównanie z Eyes to Kill, również George Armaniego, to ten jest lepszy. To jest, poczekajcie, bo nie powiedziałam, to jest właśnie Giorgio Armani, nazywa się Black Ecstasy. Ten tusz jest lepszy od, moim zdaniem przynajmniej, od tamtego Eyes to Kill. Tamte mi pajęcze nogi robią na rzęsach. Już szybciutko, prawie że końcóweczka. Bronzer, do którego powróciłam, to jest NARS Laguna, który mi się świetnie teraz sprawdza, jak jestem już mniej opalona. Jak jestem opalona w lato, to niestety jego nie widać po prostu na mojej skórze. A teraz daję bardzo ładny przede wszystkim, może nie kontur, ale takie ocieplenie skóry. Mam go oczywiście na sobie w postaci bronzera na twarzy. Ale on, dziewczyny, daje bardzo podobne wykończenie, właśnie jak ten puder z Becky. Daje takie same wykończenie, taką samą ilość światła, ilość rozproszenia światła, tylko że jest po prostu ciemniejszy, jest bardziej brązowy. Bardzo fajnie te dwa kosmetyki mi się razem właśnie sprawdzają w zestawieniu. Ten jest taki praktycznie na całą twarz, a ten tylko na część mojej twarzy. Także bardzo fajny jest, zresztą widzicie, zużycie jest dosyć spore. To już nie jest mój pierwszy bronzer Laguna z NARS-a w moim życiu. Już tyle razy Wam opowiadałam, zresztą każdy z Was go zna, więc to wszystko, bardzo go lubiłam w tym miesiącu. Rozświetlacz, który mam również na sobie, to jest rozświetlacz, który używam niezmiennie, odkąd go kupiłam. Cały czas, uwielbiam go, zobaczcie jaki on jest wydajny, już te opakowanie, znaczy ta faktura jego się zmazała, ponieważ to był taki diament. Takie wytłoczenie diamentu. Spójrzcie, jak on przepięknie rozświetla. Najpiękniejszy rozświetlacz na świecie, naprawdę. Beka się nie umywa do niego, absolutnie. To jest Too Faced, nazywa się Love Light Prismatic Highlighter i nazwa jego to jest Blinded by the Light. Najjaśniejszy z kolekcji. Są 3 dostępne właśnie te rozświetlacze w 3 różnych kolorach. Ten jest najjaśniejszy, najbardziej uniwersalny dla jasnej karnacji, ale dla ciemnej też, bo ja go lata również używałam. Jest po prostu boski, dziewczyny. Mam nadzieję, że to widzicie. Pełna, przepiękna tafla. Nie ma tu ani jednej drobineczki, ani jednej, nic. To jest po prostu cudowna tafla. Uwielbiam go. Cały dzień się trzyma, przepięknie wygląda. Mam go na policzkach oczywiście. I ostatnią rzeczą jest to cień. Cień pojedynczy z firmy Rouge Ban Rouge. Ja go używam do brwi.
Bardzo mi się spodobał ten kolor. Ja w ogóle go dostałam od koleżanki, która nagrywa również filmiki. Ona miała inną nazwę na początku, ostatnio zmieniła na Organic Makeup. I od niej właśnie, od Paulinki dostałam ten cień. Jest to cień do oczu, do powiek oczywiście, ale świetnie mi się sprawdza na brwi, bo ma idealny dla mnie kolor. W tym momencie te brwi mam właśnie nim pociągnięte, są dość ciemne jak na mnie, ponieważ ja nie lubię takiego zbyt ciemnego efektu na brwiach, ale nie daje mi takiego mocno przerysowanego właśnie efektu. Natomiast te przyciemnienie brwi idealnie pasuje w tym momencie do moich włosów, do moich odrostów po prostu. Praktycznie idealnie się zgadza ten kolor z tym, także bardzo go lubię, też świetnie się go nakłada, jest bardzo delikatny, jest mięciusieńki, taki no mięciutki, jest bardzo fajny, ale nie jest kremowy, absolutnie. I świetnie się właśnie sprawdza na brwi. To jest numer 043, Chestnut Naped Epelis, nie wiem, kurczę, gdzieś Wam to napiszę na dole, będziecie miały. Świetny cień naprawdę na brwi. Bardzo, bardzo go lubię. Na oczy, na powieki go nie stosuję, tylko właśnie do przyciemniania swoich brwi. On jest ciemniejszy, jest w idealnym, praktycznie identycznym kolorze jak Omega z MAKA, praktycznie identyczny, ale jest ciemniejszy. Także jeżeli lubicie tamten cień, a jest dla Was za jasny, to ten będzie na pewno świetny. Bardzo serdecznie go polecam, naprawdę. I to jest cień z lusterkiem, zobaczcie. I co dziewczyny, to wszystko. To są wszystkie kosmetyki, które w tym miesiącu mi się naprawdę super spisały, po które naprawdę z ogromną przyjemnością sięgałam. Oczywiście więcej tych kosmetyków miałam, które lubiłam, które używałam, wiadomo, ale to naprawdę, to są takie moje perełeczki właśnie z tego miesiąca. Także mam nadzieję, że któryś z tych kosmetyków przypadł Wam do gustu, może któryś Wam się spodobał, będziecie chciały go kupić lub macie go, jeżeli macie, to dajcie znać, jak się u Was oczywiście sprawdza. Czeka Was też haul, znaczy mnie czeka do nagrania, a Was oczekujcie po prostu haulu, ponieważ kilka produktów mam właśnie nowych. Między innymi paletkę nową Huda Beauty, nową paletę oczywiście Kat Von D. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, pozdrawiam Was gorąco i zapraszam na kolejne filmiki. Buziaki, pa!